Kalimerka wszystkim! Przepraszam bardzo Was, że wczoraj nie było filmiku, tak Diegoś mi tutaj przeszkadza, a bardziej pomaga. Ale to dlatego, że po prostu no, nie miałam ostatnio czasu przysiąść do montowania tego filmiku. Ale to nic, zaraz siadam do obróbki tego filmiku i dzisiaj jeszcze wieczorem ten filmik trafi na kanał. A więc przejdźmy może do rzeczy. Więc w tym filmiku zajmiemy się robieniem domku dla naszego skorpiona, naszej samiczki skorpionki, czyli jednego z naszych największych skorpionów na hodowli. I nie tylko. Zobaczycie, co będziemy przeprowadzać w drugiej kolejności. Najpierw będziemy zajmować się naszą skorpionką. A więc teraz robimy domek dla skorpiona. Jest to spinifer, heterometrus spinifer. Tutaj sobie kandydatka siedzi, bo to też samiczka. No i tutaj akurat już daliśmy torf. Jeszcze jakąś dekorację tutaj wstawimy i wpuścimy naszą księżniczkę. A więc tak wstępnie wygląda jego pojemniczek tymczasowy. Jeszcze tutaj coś dodamy do dekoracji, żeby miał ładnie. Miała, bo to ona. Trzeba dodać, że to jest pierwszy nasz duży skorpion. Tak to mieliśmy same maluchy. Dokładnie tak. Więc zobaczymy, jak to z nim pójdzie. Obecnie nie mamy większego pojemnika, więc dostanie ten. I postaramy się jakiś większy bratlast zorganizować do tego skorpiona. Dokładnie tak. To teraz trzeba go jakoś przeprowadzić. No, chciałem go nawet sobie wypuścić, bo może nie pozwolić. Jak będziesz go łapał? Będę łapał. Mamy kaczkapa. Bo ja się go boję. On jest straszniejszy niż te ptaszniki. Jakiś patyczek. Najlepiej. No, tak w świetle, jak dasz go pod światło, to wygląda na takiego granatowego niż czarnego. Jest to kandydatka już. Czeka do nowego domku. Trzymasz patyczek, bo ty siły ostatnio miałeś dużo. O, teraz widać, jaki jest duży. Ale nie chcę wyjść z tej rady, bo nie, raczej z tego pojemnika. Tu, na grunt. Proszę. Teraz mówię, widać, jaki on jest duży. Aż tak blisko niego nie pokłada ręki. No jak ręka. Jak ręka. Dorosła samiczka heterometrus spinifer. Wędrowaliśmy na giełdzie Exotic Fest. Za mały ten pojemnik jest. Zdecydowanie za mały, więc no, posiedzi maksymalnie tydzień. Trzeba coś ogarnąć. Ale ona coś ogarnie z większego, ale ona wyglądała na mniejszą. Była skulona strasznie. No, zobacz, jakie to jest wielkie bydle. To teraz ją zapakuj do tego pojemnika. Ten kaszkak będzie za mały. Widzisz? Zobacz, ogon powróci ciągle. Ona jest bez problemu w stanie go przepchnąć tego pojemnika, jakby się wydostała. Na to jej postaramy się nie pozwolić. Ale ona się zmieści do tego pojemnika i go sobie nie otworzy. Tego? No. Patrz, ona idzie z tym pojemnikiem. No to patrz, ona idzie. To ci mówiłem, że jest w stanie to zrobić. Podłożymy. Ojoj. Wejdziesz czy nie wejdziesz? Nie, noga na zewnątrz. Dobrze, inaczej spróbuj. Coś płaskiego. Nagrywasz? Nagrywam cały czas. Okay. Nie no, wielki skorpion, wielki. Teraz pozwolimy jej zejść. Zdecydowanie pojemnik jest za mały. Wydawała się znacznie mniejsza. Przecież ten pojemnik jest z długości tego skorpiona. No nie mamy większego broplasta aktualnie. Trzeba je kupić jutro. I masz ucieczkę. Ale gdzie na mnie, no. Jest ucieczka skorpiona. No to nie jest śmieszne, nie się go boję. No gdzie na mnie? Za mały kaczka, tak jak mówiłaś.
Weźmiemy większy. Nie spadł. A więc skorpion teraz trochę zaczerpnie wiedzy odnośnie kolei. Będziemy go teraz zamykać. Trzeba jej wymyśleć imię. Wymyślić. A to już pozostawiam tobie. Ogon się nie zmieści. Zmieści. Mieściła się w mniejszym pewnie. Ona tego nie otworzy? Nie. Jak jest przyczaśnięte, to nie otworzy. No nie wiem. O. Trzeba naklejkę przykleić. Teraz będziemy przeprowadzać Incejkę Classic. Jest to samiczka, która podczas podróży do domku przeszła Belinkę na giełdzie. Jak ją braliśmy ze stoiska Papa Spiders, no jeszcze nie przechodziła tej Belinki. Nawet nie zwróciłem uwagi, że jest jej blisko. Dojeżdżamy do domu, minęły może 3 godziny. Incej była po Belince. Dokładnie tak. Więc teraz ona się prezentuje tak i jakoś leciutko ją przyprowadzimy do domu. No. Albo zobaczymy, zostawimy, może ją zobaczymy, jak będzie wyglądała. Tutaj natomiast mamy terrarium dla Incejki i teraz będziemy ją sobie tutaj jakoś przeprowadzać, tą samiczkę. No w takim razie będziemy przeprowadzać naszą samiczkę. Mamy w planach ją dopuszczać, to jest taka ciekawostka. I prawdopodobnie jest już tego rozmiaru, że będzie można to zrobić. Więc ją ładnie przeprowadzimy. Zobaczymy, czy nie będzie biegać. Przygotujemy kaczkapa. To mam jakoś tak przerzucić, to może wyjdzie. Możemy spróbować. Żeby na ciebie mocno pobiegło. Ładna jest. Bardzo pospolity ptasznik, ale naprawdę ładny. I od takiego gatunku chcemy rozpocząć naszą przygodę z rozmnażaniem ptaszników. Dopiero pojemnik, może się nie schować, jeszcze pokażę. Pokażesz się trochę. Ona jest świeżo po Belince, też jest taki plus. Świeżutkie kolorki, nie obtarta w ogóle. Widać jej wylineczka. No i damy jej spokój. Tak, niech sobie odpoczywa już w nowym domku. Za kilka dni dostanie jakiegoś karaczana albo świerszcza. Dokładnie tak. Tutaj mamy już gotowy domek dla Balfy. Jest to samiczka i będziemy ją teraz też jakoś przeprowadzać, żeby tutaj sobie mieszkała w nowym domku. Już zaczęła sieciować. Nie spajczyła. Zobaczymy, jak się zachowa. Muszę uważać, to jest jednak troszkę bardziej jadowity. Zobaczymy, czy się postawi. A nie. Co będzie się stawić? Uwaga. Zobaczymy, czy będziemy mieć przygody. Już jest w domku. Była chwila stresu, a już grzecznie siedzi. Większej ucieczki nie było. Dokładnie. Diegoś już tutaj prosi, niestety musimy się już żegnać. Więc co, widzimy się po prostu w kolejnych filmikach i przepraszam jeszcze raz Was za to, że się filmik nie pojawił w sobotę, tylko pojawi się w niedzielę i to na wieczór. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych.